Witam bardzo serdecznie, z tej strony Pan tutaj w Japanese Drift Master, a właściwie to na konkursie Beat the Streamer, na którym możecie, pokonując mój czas lub mój wynik, albo nawet oba, zdobyć wczesny dostęp do pełnej wersji gry, która pojawi się już niebawem. No, gra oczywiście będzie płatna, to co mamy do tej pory jest darmowe, więc nie wiadomo jeszcze ile będzie kosztować, ale wiadomo, że możecie teraz zdobyć dostęp za darmo, tylko przez to, że pokonacie mnie czy innych youtuberów i streamerów. Tutaj macie dwie tabelki, jestem drugi w tutaj tabeli czasowej oraz mam pierwszy wynik i ja dzisiaj pokażę wam, w jaki sposób to zrobiłem oraz pomogę wam może i poprawić swoje skille, czy po prostu zobaczyć, zrozumieć to, jak te moje czas, mój czas, czy moje wyniki driftowe pokonać. Pozdrawiam Markisa i Gucia, bo to są też Polacy, którzy wzięli w tym udział i my się tutaj znamy oraz oczywiście twórców gry. Przed chwilą skończyłem to nagrywać, no i już wchodzę, żeby zapisać sobie nagranie. Nie zacząłem nagrywać ekranu, więc w końcu jesteśmy w głównym menu JDM Rise of the Scorpion, tego prologu i wchodzimy w tryb wyzwań. Działaj mi tutaj, myszko, idź sobie z tego ekranu, niech to w końcu się uda. Mamy grip, mamy najlepszy wynik w drifcie, jak widzicie, one są prawdziwe, ja je naprawdę zrobiłem, te topowe moje wyniki. I zaczniemy sobie od gripu, ja wam polecę samochód, a potem spróbujemy to przejechać, chociaż z moimi obecnymi nerwami może być ciężko. Więc impreza WRX STI, Bug Eye jest najlepsza tutaj, bo jest AWD, no bardzo dobrze się trzyma, też fajnie skręca i po prostu nadaje się do tego. Tutaj te samochody już bardziej driftowe. Dalej w kategorii kolejnej w Mazdzie, no to MX-5 podobno też dają sobie radę i RX-8 tym bardziej. Tutaj wysokie obroty będą przytrzymywane, ale są to samochody RWD i je trzeba bardzo mocno kontrolować, jeśli nie macie kontroli trakcji. Poza tym Sylwie to mi się nie wydaje, jedynie Skyline wydaje mi się tutaj całkiem możliwy, ale w nim jak dacie bardzo mocno gazu, na przykład na strzałkach jak ja, no to już żeby nie zamielił kołami jest mega, mega ciężko. Także moim wyborem pozostaje ta impreza WRX STI, z którą postaramy się przejechać to dość w porządku z tym naszym robako-oczkim Subaru. Oczywiście Stage 1. Dobra. Auto mamy ulepszone, w ogóle bardzo ładnie wygląda, mocno się trzyma, koło 6500 maksymalnie zmieniam bieg, to możecie się tutaj przyjrzeć, czasami trochę wcześniej, czasami lekko później, nawet zdarzy się i odciąć przy nawrotce przed metą. Tutaj musimy osiągnąć koło 190, dopiero hamujemy przy tarce i do środeczka. O, tutaj mi teraz wyszło, ostatnio jechałem, znaczy przed chwilą nagrywając jechałem tak tragicznie, że aż musiałem wam to jeszcze raz zrobić. Tutaj proszę bardzo, blisko tarki, tutaj nawet można i najechać na trawkę. Mamy AWD, więc to auto będzie się mocno trzymać, dajemy 3, lekko hamujemy do środka, można po tarce. Mamy dalej 3 i tutaj mocno na maksa skręcamy, oczywiście dajemy 4 i teraz tak, hamujemy i do środeczka. Ogólnie do środka hamowania w tej grze się sprawdzają hamowaniem takim samochodem AWD, bo lekko nam wypada tyłek i to sprawia, że ten samochód przejeżdża tę trasę szybciej. Zobaczcie, pyk, pyk i 2 i trzymamy się bardzo dobrze. No ABS, ja jeździłem bez ABS-u, miałem koło sekundy czasu gorszego, ale myślę, że bez ABS-u też bym to zrobił. Tutaj sobie może pojedziemy trochę od zewnętrznej do środeczka teraz. Wiecie, większy łuk, to można zrobić podobny odcinek trasy z większą prędkością. To by się nam sprawdziło, ale hamować też trzeba. No i dobra, spróbujmy teraz wjechać znowu tak ładnie jak przed chwilą. To może się uda. I pamiętajcie, że czasami wolniej oznacza szybciej. Naprawdę, tak czasami jest, że wolniej może być szybciej. I ja to się już po sobie dowiedziałem, bo jak chciałem za szybko, to robiłem za duże łuki, przejeżdżałem zakręty, jakoś wiecie, no po prostu przesadzałem, nie? A tak jak sobie pojedziemy na spokojnie, to wydaje mi się, że ta trasa jest do zrobienia jak najbardziej na jeszcze lepszy czas niż mój, o wiele nawet. Bo są czasy i 3 sekundy lepsze, co prawda nie jest ich bardzo dużo, ale skoro ktoś takie coś zrobił, to znaczy, że się da. No to już zakręt skwaszony w tym momencie, ale to nic, słuchajcie, no zobaczymy ile będziemy mieć przy mecie, może nie będzie aż takiej tragedii. Tutaj znowu 3 i 2 do środka, puszczamy gaz, żeby auto skręciło mocniej. Mamy trójeczkę, no koło 2.16.17 powinienem przejechać przez linię mety, to oznacza, że jest dobrze. To muszę sobie zobaczyć. Pierwsze okrążenie 1.09, drugie 2.16, to już znaczy, że jest całkiem, całkiem okej, bo to są nadrobione te 2 sekundy, nie? Ze startu. Dobra, pyk.
Ja sobie cały czas jadę na strzałkach. Na strzałkach byłem po prostu lepiej, bo na padzie robiłem troszkę złe ruchy joystickiem i gra myślała, że chce skręcić nieco słabiej, przez co no po prostu chodziłem gorzej w zakręty, a jednak tutaj trzeba bardzo mocno skręcać, więc jednak jednak w ten sposób jest dla mnie lepiej i wygodniej. I pamiętajcie, żeby się też nie przesadnie rozpędzać w niektórych miejscach, bo po prostu wam to wcale nie pomoże, a nawet zaszkodzi. Dobra, mamy cyk i do środka. Tutaj jak się, no jak już się robi, robią się punkty za drift, to znaczy, że przesadziliśmy, ale spoko. Ta sekundka w te czy w te na nagraniu pokazowym nic mi nie zmieni, tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, tu myślę, że fajnie. Mamy 3 i zobaczmy, jaki czas w tym momencie uda mi się osiągnąć. 2-1, 2-2, 20, 3-70. Okej, czyli zrobiłem dobry czas i nagrało się to. Powiedzcie, błagam, że to się nagrało. No musi, dobra, zaraz to sprawdzę, żeby nie wyskakiwało to na ekran. Także w tabeli wyników byłbym w sumie 14 teraz. Nie, no 13, bo to nie byłbym ja tutaj. No to spoko, dobra. No to myślę, że dość dobrze udowodniłem, że ja to jechałem. Na strzałkach tu mamy jeszcze Sharakuna, który miał fajny czas. Mam też ręczny ABS włączony, więc dobra. Cieszę się, że to zrobiłem. Dobry czas, znaczy, no, widzieliście, jakie błędy zrobiłem, także jak ja te błędy widziałem, to ile jeszcze można było to nadrobić? Spokojnie, myślę, że 22 jest do zrobienia, nawet 21. Shiftera trzeba dogonić. Kontynuujemy. No ostatnio mi to nagrywanie nie wychodzi i przez to się podłamuje i ciężej jest mi to po prostu robić, bo nie wiem, nie nagra się ekran, nie nagra się kamerka, nie nagra się dźwięk, przegłos, pogłos, szum, strzelanie, mikrofon się zły wybierze, no coś mi ostatnio nie wychodzi. No ale tak czasami bywa. Więc mamy mój wynik w drifcie, ja wam pomogę wybrać auto do driftu, natomiast to wcale nie będzie takie trudne. Także, BRZ drugiej generacji, to jest samochód, który najmocniej skręca, najłatwiej nim wychodzić z dużych kątów i fajnie podtrzymuje turbo. Tej BRZ-y chyba nie testowałem nawet, bo jest pośrednia, no jakoś się specjalnie tu nie wyróżnia. Wchodzimy w Mazdy, no i ja widziałem, że dużo osób NB robiło wyniki, NA pewnie też spoko, poza tym RX-8, ale ona bardziej na grip. No i w Nissanach R34 jest bardzo dobry, wydaje mi się, że i mógłby się nadać tu i tu, czyli i na grip, i na drift, oraz S14, tutaj ta treningowa, nie? Ta po prawej stronie. Natomiast tak czy siak, moim wyborem pozostaje BRZ-a drugiej generacji, bo jest po prostu najłatwiej to się robi tym samochodem, a ja jeżdżę na strzałkach, więc też no, nie mam jakichś tu niesamowitych możliwości. Postaram się zrobić to za pierwszym razem, nie wyspinować, nawet jak coś mi nie wyjdzie, to spoko. I postaram się wam tutaj dać pewną regułę, jak to wszystko zrobić. Wykorzystać pewien kruczek. Dobra, nie jest za głośno, więc świetnie. Ja od początku lecę bokami i jeśli chcecie zrobić najlepszy wynik, to niestety, ale przejechanie ładnie trasy nie wystarczy. Trzeba wykorzystywać tu wszystkie bonusy typu długi drift, dobry kąt, świetny kąt, najlepiej rewelacyjny kąt, bo to jest 550 punktów aż, więc macie jakby prawie tysiaczka za darmochę, nie? Zobaczcie, bardzo długi drift, również 500. Musicie nauczyć się jechać na punkty. No i niestety, no coś za coś, nie? Nieskończony drift, bardzo długi drift, świetny kąt, zaraz będzie rewelacyjny? Będzie czy nie? Ekstremalny kąt to jest 550 punktów i ja też nie wiem, czym jest sprzęgło, więc jadę na ręcznym czasami, sobie podbijam, ale to myślę nie będzie dla was problemem. No i niestety, prawa, lewa, ale teraz nie jadę do końca na punkty, bo chcę to przejechać trochę szybciej i mieć jeszcze chwilkę, żeby wam coś pokazać. Natomiast widzicie, że duże, mocne kąty. Ten samochód da sobie radę, naprawdę. Musicie się go tutaj trzymać. Czasami nawet nie trzeba zbijać sobie na dwa w jakiejś tam sytuacji po trzasku, tylko wystarczy zostać na trójeczce i on wstanie. Teraz sobie zbiłem akurat na dwa, bo tutaj przy tej przekładce ta dwójeczka jest lepsza, ale zaraz znowu jest, widzicie, trójeczka. No trójka też na większe łuki się przyda, a na największy łuk na końcu oczywiście czwórka. Zobaczcie, że te samochody tu się bardzo ładnie zachowują. No i też pamiętajcie, na padzie jest troszkę inna fizyka niż na klawie, no i niż na oczywiście kierownicy, więc musicie wybrać tą, która będzie dla was najlepsza. Troszkę inna fizyka, może nie tyle, że fizyka, co zachowanie sterowania autem, nie? Czyli auto zachowuje się powiedzmy tak samo, ale no to jakbym na strzałce kierował tak jak na kierze, to zawsze miałbym maksymalny skręt. O, i teraz czwóreczka, lecimy sobie full tutaj ten łuk, ale niekoniecznie, bo tak naprawdę jak ja robiłem mój wynik, to leciałem tutaj prawa, lewa. Tylko, że zobaczcie, mamy jeszcze do końca prawie minutę. No i co z tą minutą sobie zrobimy? Ano słuchajcie, nie można cofać, ale czy ja teraz cofam? Jadę cały czas do przodu, tylko po prostu robię sobie
powiedzmy warkoczyk. No najlepiej chyba zrobić ósemeczkę, ponieważ ekstremalne kąty będą nam się nabijały, a ekstremalne kąty, no to jest coś, dzięki czemu będzie więcej punktów o wiele. Dobrze nie stracić bonusu, nie tracimy sobie bonusu 5-0. No i nie ma niczego o tym, żeby nie zawracać. Nie można tylko cofać, no a my tutaj cofać nie będziemy. Myślę, że to jest zgodne z zasadami, no i nie można też kręcić się w kółko, czyli jakbyśmy robili o tak, zobaczcie, o w ten sposób, no to też nie jest legalne, nie? Do zrobienia fajnego wyniku. Pamiętam, że jak robiłem ten wynik na jednym z nagrań, które nie pojawiło się, o, było blisko, żebym stracił, musiałem jedynkę wbić, ekstremalny kąt. Jak robiłem na jednym z nagrań wynik, to zrobiłem prawie swój ten wynik, pobiłem, nie? Ten mój wynik punktowy. Dobra, mamy 8, 7, 6, 5, 4, 3, dobra, to już wjadę z tą 60, myślę, że mi starczy. Mamy 303 tysiące, także nie naginając, znaczy może naginając, ale no nie zawróciłem, tak? Nie jechałem, znaczy zawróciłem, nie jechałem, nie cofałem. Nie wolno cofać, nie cofałem. Wydaje mi się, że to jest jedyny sposób, żeby zrobić tak dobry wynik, albo bardzo duża prędkość, ogromne kąty, prawa, lewa, no i też się uda oczywiście, bylebyście no dotarli do mety i bylebyście oczywiście dotarli na czas. Mamy też zasady i po prostu sobie je przeczytajcie, bo jak będę wam to teraz czytał, to i tak tego nie zapamiętacie tak łatwo, jak po prostu patrząc sobie na te zasady. Przede wszystkim z takich rzeczy to wiadomo, że trzeba być na Discordzie, trzeba nagrywać swój przejazd, trzeba zrobić screena z tabelą liderów. No a poza tym to mamy takie specjalne zasady typu drift event, to jest drift i nick na Steamie, grip i nick na Steamie. Mamy również połączone konto Steam mieć z Discordem. No i tak, jedno zgłoszenie dziennie, czyli jak na przykład rano wrzucicie jedno zgłoszenie, a wieczorem drugie, no to drugie się nie będzie liczyło, więc jedno na 24 godziny. Poza tym należy ukończyć cały wyścig i przekroczyć linię mety. I wyłącznie można jechać do przodu, nie można cofać, czyli właściwie jeśli na przykład wywalicie się na mapie i będziecie musieli cofnąć, to i tak, no pierwsze, że czasu nie pobijecie, a dwa, że to się nie liczy. Natomiast nie ma tu nic o zawracaniu, no i też kręcenie w kółko jest surowo zabronione, ale ósemka to chyba nie jest kółko, to taka podpowiedź dla was od razu. W sensie, no robienie ósemki to nie jest kręcenie się w kółko. Poza tym pamiętajcie, trzeba robić wideo, no i konkurs jest otwarty dla użytkowników, którzy osiągnęli pełnoletność. To jest też bardzo ważne. A nagrody to 6 najlepszych wyników, 3 z gripu i 3 z driftu. Otrzymuje też poza tym przedpremierowym dostępem rolę Drift Beast i Grip Beast, a każdy, kto weźmie udział, dostaje rangę na Discordzie JDM Challenger. Konkurs trwa do 30 października tego roku oczywiście, do godziny 23.59. Czyli następnego dnia już wyników nie możecie wrzucać, natomiast do tej pory jak najbardziej, a wyniki ogłoszone zostaną 6 listopada o godzinie 15 na devlogu Steam oraz na serwerze Discord. Także moi drodzy, ja spróbowałem teraz Skyline'em i widzę w nim również potencjał na fajny wynik, ale pojadę sobie po prostu troszkę ładniej, może nie naciągając wszystko pod punkty. Wam życzę powodzenia, mam nadzieję, że wam się oczywiście uda, że ktoś z moich widzów zdobędzie sobie tutaj to odznaczenie w postaci oczywiście darmowej wersji przedwczesnej, jakiej przedwczesnej, wczesnej wersji, wczesnej wersji, wczesnego dostępu do pełnej wersji, dokładnie tak, JDM. Gdyby twórcy zobaczyli to i mieli jakieś obiekcje odnośnie tego, że ja sobie tutaj zawróciłem, to myślę, że napiszą w komentarzach, ale no nie, no raczej nie, bo nie można cofać, a ja tam nie cofałem. Zawracanie to nie cofanie. Tak, cofanie to jazda tyłem, a ja tyłem nie jechałem, bo niektórzy, wiecie, zaczynali te wszystkie drifty od tego, że na początku sobie cofali po prostu. No i w końcu chyba stwierdzili twórcy, że trzeba tego uniknąć, nie wiem, najprawdopodobniej może. Bez cofania również da radę i nawet w sumie gdyby nie robić tych moich ósemeczek, tylko latać prawa, lewa i trawkę sobie tu łapać, to też by dało radę to zrobić, więc myślę, że bez problemu. Ogólnie to moje korzenie jazdy w grach samochodowych są związane z jazdą na strzałkach, więc jak teraz sobie do tego powróciłem, to jestem taki wow, kurczę, ale to kiedyś były czasy, wiecie, robiło się dla was odcinki. W sumie i tak z Need for Speedów dalej jeżdżę w te stare Need for Speedy na strzałkach, a z Need for Speedów typu... z Need for Speedów, z The Crew starego. W starym The Crew również jeździłem początkowo... O, tutaj ciężko będzie, widzę, przedłużyć. Początkowo jeździłem na strzałkach. 3 jednak, trójeczka jest dobrym tutaj sposobem, no i tym też zwykłym przejazdem da się zrobić 150 tysięcy bez problemu, więc którykolwiek z wyników na tabeli tej na Steamie pokonacie bez problemu. Widzimy się w następnym. Łapka w górę, komentarz. Cześć!